Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mórz, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części EKG w naszym studiu. Dr Andrzej Rędalski, był minister współpracy gospodarczej za granicą, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Maciej Glowski, przewodniczący Rady Głównej Biznes Center Club i dr Hubert Janiszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC. Proszę Państwa, mogą Państwo oczywiście dyskutować z nami za pośrednictwem Facebooka. Natomiast nie mogą Państwo obejrzeć dzisiaj moich gości i pooglądać sobie nas w internecie. Jak to ulga? Dlaczego? No bo możemy tak się zachowywać, jak chcemy. Prezes Gelowski, tak się może nie ubrać, no właśnie. Nie, ale to nie mam krawata, no bo bym się wstydził. Przewodniczący przyszedł bez krawata. No właśnie. Tymczasem WIG20 traci 2,7%, 3,5% było na początku, 3,35% na początku naszej audycji. Proszę Państwa, w Londynie spadek 1,5%, we Frankfurcie 3,7%, w Paryżu 2,5%, waluty drożeją nieco, frank szwajcarski o 0,2 kosztuje 3,64 zł, euro 0,3, 4,42, dolar amerykański w tej chwili o 1,4%, cena 3,31 zł. EKG. Jak pamiętam, w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, bo bywamy tutaj w poniedziałek, jak spotykamy się, także było chybową wiadomością pana redaktora pierwszą, że wtedy WIG spadał 2,5%, jak kończyliśmy, już był na plusie, więc w ciągu audycji odnotowaliśmy 3% zmianę. W związku z powyższym należy pozostawiać w wierze, że zmniejszy się ta strata, o której pan tutaj dzisiaj informuje, ale to niestety niedobrze. Nie, pana, ja proponuję panu, żeby pan w siebie wierzył przede wszystkim. Bo nie... ta jednak osłabienie złotego tutaj jest bardzo istotne i z pewnością pan redaktor zada pytanie sakramentalne, czy jesteśmy bogatsi, no czy właśnie jesteśmy chciałem biedniejsi. A Maciej znowu mnie wyręcza. A nie, bo dzisiaj nie ma naszego etatowego optymisty, naszego kolegi, który w poniedziałki zawsze poprawia nam humor, mówiąc zawsze Barenbrucha, który zawsze mówi, że jesteśmy bogaci, no więc niestety upadek, no osłabienie złotego zwiastuje jednak zmniejszenie spadku inflacji, więc ta inflacja się utrzyma, więc z pewnością będziemy to odczuwali w swoich portfelach. No, ja już nie odnoszę się wyłącznie do rynku giełdowego, no bo tak, to jest pewna część tylko ludzi jest tym zainteresowana, no, ale w cenach, pan, no, zaraz, na targach, cenach Przepraszam, no. No muszę, proszę pana, 15 milionów ludzi, 15 milionów uczestników otwartych funduszy emerytalnych jest, czy powinno być zainteresowane tym, co dzieje się na rynku. Z obietnic partyjnych na spełnianie marzeń, wskazaliśmy tu w przerwie, że prawda, pan redaktor sam przekonywał nas, co jest faktem, że jest ponad 200 miliardów jeszcze zostało do zagospodarowania w OFE. W związku z powyższym być może już gdzieś w gabinetach zapadły decyzje, że to jest właśnie to, co uszczęśliwi Polaków. No Węgrzy zrobili, dlaczego my nie mamy zrobić, tak? Proszę pani, pani straszy. Oczywiście to mój sarkazm chyba jest wyczuwalny w tym całym i sprzeciw wobec tego, co zrobiono i co by ewentualnie rządzący chcieli zrobić z tym. Panie prezesie, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Ja mam neutralny dzisiaj stosunek w ten poniedziałek. A to podczas weekendu nie poniósł pan prezes żadnych kosztów? Nie poniosłem specjalnie kosztów, bo połowa miasta była zamknięta z powodu biegu, w związku z czym chciałem się wybrać na spacer i nie udało się. Ale co, nie mógł pan spacerować między rowerzystami? A co panu rowerzyści przeszkadzali? To nie byli rowerzyści, tylko biegacze. A biegacze, przepraszam, Chciałem wyjechać poza miasto. W związku z czym nie poniosłem dodatkowych wydatków w związku z odpoczynkiem i z rekreacją na świeżym powietrzu. Chodziłem wokół domu. Natomiast poważnie rzecz biorąc, w zeszłym tygodniu... Na polecenie żony, przepraszam? Bo jak Dulski, jak mówi pan wokół domu, to Dulski do kopca Kościuszki, nieco daleko z Warszawy. No, razem z żoną żeśmy chodzili. A razem z żoną, no. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się w tym tygodniu może zdarzyć. Wydaje mi się, że przyjęcie tego sześciopaku, o którym przez chwilę żeśmy rozmawiali, powinno ustabilizować rynki finansowe, ponieważ dają podstawy do tego, aby z końcem roku wszedł on w życie, co doprowadzi do stabilizacji finansów publicznych w Europie. Ale rynki jakoś panie nie panie prezesie, to jest bardzo pan optymizm wykazuje, widać, że ten spacer dotlenił pana nadmiernie. Nie, no, wprowadzono określony mechanizm, który dotąd nie zadziałał. No tak, ale legislacja poszczególnych krajów gwarantuje nam to, a zwłaszcza, że czekają nas w ciągu najbliższego półtora roku wszędzie wybory,
że realizacja tego postulatu zostanie odłożona na daleką, niewiadomą przyszłość. Ale no sześciopak ma wejść. Sześciopak wejdzie, to nic nie będzie odkładane. No nie, no ale to musi być wprowadzone, zaimplementowane w państwach. On wchodzi w życie, sześciopak, z końcem tego roku. Uchwalił go Parlament Europejski. No dobrze, ale suwerenność polityczna. Prawo europejskie ma, że tak powiem, chciałem przypomnieć, że Polska implementuje prawa europejskie z wieloletnim opóźnieniem w znacznie mniej ważnych sprawach. Bo my jesteśmy nowym członkiem i nie zdążyliśmy jeszcze całości tego prawa europejskiego wdrożyć. Natomiast inne państwa są od dłuższego czasu. Zostaję sceptyczny w tej sprawie. Andrzej Rynkarski. Ja, nawiązując do przedmiotu naszej dyskusji przed wiadomościami, ja jestem sceptyczny, bo jak patrzę na naszą klasę polityczną, to widzę, że no nie są to poważni ludzie w większości i traktują ludzi jak idiotów po prostu. I to mnie martwi, bo mało jest tutaj sił politycznych, które, że tak powiem, są zdecydowane mówić prawdę i mówić rzeczy nieprzyjemne. Wszyscy słodzą, prawda? I oczywiście większości tych rzeczy nie wykonają, nawet jak wygrają wybory. Natomiast to pokazuje, że są gotowi do różnej nikczemności, prawda? I wcale tego nie kryją. Czyli to zwiastuje, że będziemy biedniejsi. To zwiastuje, że będziemy biedniejsi. Do tego prowadzę. Czyli chcę pan powiedzieć przez to, że te rządy w Europie na przykład, które doprowadziły do ogromnych zadłużeń swoich społeczeństw, bo nie można mówić państw, swoich społeczeństw, to są społeczeństwa zadłużone, działały w sposób nikczemny. Tak, to jest z punktu widzenia historii czy strategii rozwoju, to jest działalność nikczemna. Po prostu, bo się podcina jakieś podstawy długoletniego bytu własnego społeczeństwa dla doraźnych korzyści politycznych. Znaczy, ja do końca się z tą oceną nie zgadzam, bo proszę pamiętać jednej rzeczy. Jak w 96-97 roku wchodził w życie traktat Maastricht, który leży u podstaw Unii Monetarnej, to średnie zadłużenie, znaczy dług państwowy w stosunku do PKB w całej Unii wynosił około 40%. W połowie lat 2000, czyli 2006-2007, wyniósł 60%. Przyrost tego długu nastąpił w wyniku kryzysu, które spowodowały Stany Zjednoczone w 2008 i 2009 roku. I dzisiaj średni poziom długu wynosi ponad 88%. Stąd wprowadzono ten sześciopak, który ma doprowadzić ponownie do redukcji. Czyli pana zdaniem to pakiety stymulacyjne doprowadziły do wzrostu Ale oczywiście, wpompowano w gospodarkę Unii Europejskiej 4,5 biliona dolarów. Panie prezesie, ale euro. To nie jest tak, bo one oczywiście, to wpompowanie tych pieniędzy dobiło o wysokość tego długu, ale ten dług narastał od lat, bo ja już wykluczam Grecję, która oszukiwała, ale ja pamiętam w połowie lat 90. debaty w Polsce, czy pod koniec lat 90., kiedy mówiono, co wy debatujecie o zadłużeniu Polski na poziomie 400%, jak Włosi mają 80%. To były argumenty używane pod koniec lat 90., więc to być może statystycznie oszczędność niektórych krajów była nadmiernie konsumowana przez innych, ale w pojedynczych przypadkach, czyli w zasadzie w tych krajach, które dzisiaj są, które mają kłopoty, bo my nie rozmawiamy o Niemczech, nie rozmawiamy o Beneluxie, tylko rozmawiamy o tych właśnie południowych krajach, które już wtedy miały problemy. Klasa polityczna w tych krajach była mniej odpowiedzialna niż w innych krajach. No właśnie, gdyby być może wtedy zapisano tak odpowiedzialne zapisy konstytucyjne, jakie się znalazły w naszej konstytucji, no to byłby czas na reakcję. Dzisiaj to jest znacząco spóźnione i brak decyzji pogłębia tą sytuację. Panowie, ale przepraszam, nie gloryfikujcie tutaj tych największych graczy, którzy dzisiaj są w lepszej sytuacji, bo proszę popatrzeć, 97 rok, pakt stabilizacji wzrostu. 6 lat później Niemcy i Francja go pogwałciły po prostu, wcale nie mając noża na... Brakowało konsekwencji. Tak jest, czyli brakowało konsekwencji nawet u tych liderów ekonomicznych Unii Europejskiej. I jeszcze komentarz, proszę Państwa, do obietnic najróżniejszych wyborczych. Tomasz Morawiec na Facebooku. W zasadzie to ja się zgadzam z większością wyborczych obietnic, ale pod jednym warunkiem, że zostaną sfinansowane z pieniędzy polityków, którzy je obiecują, a nie z pieniędzy. Nie mamy tylu polityków.
EKG. Czy przeproszą za seksistowską reklamę? Gazeta Wyborcza, druga strona. Kobiece nogi z majtkami opuszczonymi do kostek i napis. Ceny spadają na maksa. Nagie kobiety z wypiętymi tyłkami, przesłoniętymi monitorami i podpis. Nasze siedemnastki sprzedają się za darmo. Takie reklamy są na ulicach czy w metrze. No i tutaj, proszę Państwa, zdjęcia. Nogi z opadniętymi majtkami. Właśnie, kto wie, ale czy to na pewno były nogi kobiece? No, wie pan, bo w szpilkach to wydawałoby się, że kobieca, no, pan, nie do końca. Stereotypowo myśli. Co chodzi. Też nie myśli stereotypowo. Ale jest to sugestia, no dobrze, ale jest to sugestia, że są to jednak, kobiece na plaży. Tutaj też są ładniejsze, kobieta reklama rzeźnika i tak dalej. W sprawie jednej z nich wpłynął właśnie do warszawskiego sądu precedensowy pozew o ochronę dóbr osobistych. Pozew jest przeciwko firmie Multimedia Polska S.A. To jest tekst Ewy Siedleckiej. Wniosła go fundacja Gender Center, w imieniu jednej ze swoich członkiń, prawniczki Agnieszki Mrozik. Chodzi o reklamę rozpowszechnianą m.in. na billboardach w centrum Warszawy i w internecie, a prezentującą leżącą młodą kobietę i napis. Od września dajemy za darmo. Wbrew pozorom jest to reklama usług internetowych. Fundacja w imieniu Agnieszki Mrozik domaga się od firmy m.in. przeprosin na billboardzie w centrum Warszawy. Przepraszamy kobiety za zaprezentowanie reklamy odwołującej się do seksistowskich skojarzeń, poniżających i urażających godność kobiet. Nie, no słuchajcie, no nie mówmy w ten sposób, bo ja zadam takie pytanie prowokacyjne. Zaczekajcie. Czy powinno się zakazać seksistowskich reklam? No i mamy tutaj już na Facebooku dużo głosów w tej sprawie. Nie. Kto ustali, co jest seksistowskie? Pan pytanie zadał w tej chwili, a już mamy odpowiedź. Coś nie, chyba tutaj nie, nie, jest. Nie, nie, chyba to ustawia, ale pan ma tego Facebooka. Nie, my zadajemy, nie, na Facebooku zadajemy pytanie 3 minuty przed audycją. No, także tak. To będę czytał, żeby wiedzieć. A to dlaczego pan na mnie mówi, jakie pytanie zada, właśnie, panie redaktorze, tylko zaskakuje nas pana. A wierzy w naszą przyrodzoną inteligencję. Najpierw przed wejściem tutaj musimy przeczytać Facebooka i dopiero wtedy wejść. Wierzę, pana, w to, że panowie sobie poradzą, bo zaczęlibyście się zastanawiać, a co odpowiedzieć, a jak tu chodzi o to, żebyście mówili to, co naprawdę czujecie, a nie to, co sobie wymyślicie. A pan wierzy to, że ci, panie, którzy tu przychodzą, to mówią to, co czują? Nie. Może ja nie jestem 100% mężczyzną. Ale jak widzę jakieś reklamy, na przykład Armaniego, prawda, i tam są tacy półnazy mężczyźni, jakoś mnie to zupełnie nie dotyka, że tak powiem. No to ale że obnażony mężczyzna reklamuje... Nie obraża mnie. Tak, obnażony mężczyzna nie obraża, nie wiem, mojego poczucia godności mężczyzny. No tak, może to wytłumaczyć, pana, może ze mną coś nie tak jest. Są spadające majtki i napisane sceny spadają na maksa. Ale ten facet w ogóle majtek tam nie ma. Jak już mu spadły. Ale reklamie Armanii. Nie, żartuj, to jest poważna sprawa. Nie, ale być może to jest tylko środek kampanii, a drugą częścią kampanii będzie przeciwieństwo. Ale Marcin Rudy Maciejewski, nie. Kto ustali, co jest seksistowskie? Skończy się tak, jak z obrazą uczuć religijnych. To my oceniamy reklamy nogami i portfelami. Jarek Zajączkowski, powinno się zabraniać durnych reklam. Dariusz, to jest mądre bardzo. Nie powinno się zabraniać praktyk, których nie ma się ścigać. Nie można ścigać. Nie ma jak ścigać, tak. Jeżeli społeczeństwu nie podobają się jakieś reklamy, to nie kupuje reklamowanych w ten sposób produktów. Poza tym, gdyby reklamy nie działały, to nikt by nie wykorzystywał takich elementów. Henryk Sikora, jeżeli ktoś zmusza kobiety do takich reklam, to zabronić reklam pod przymusem. To należy zabronić, jeżeli ktoś zmusza do takich rzeczy. Ale jeżeli kobiety uczestniczą dobrowolnie i biorą za to słone honoraria, to dlaczego je dyskryminować, zakazywać dobrego zarobku? No to samo dotyczyć, panie, może mężczyzn. Panie redaktorze, i tak dalej. To są niesmaczne te reklamy, ale to nie jest powód, żeby z tym iść do sądu. No to właśnie najlepiej, jak nie kupować towarów, które są tak... Pan redaktor zadał niesmaczne po prostu. Panie redaktorze, pan redaktor zadał prowokacyjne pytanie, czy zabronić, czyli ustanowić kolejny przepis. Przecież tak pana audycja stoi na czele walki o deregulację z durnymi przepisami. W związku z powyższym uznaję, że to pytanie było tylko prowokacją intelektualną, a nie wiarą, że ona taki pomysł uzdrowi sytuację. Ja myślę, że mamy do zrobienia jeszcze wiele, proszę państwa, w kształtowaniu i dobrych gustów, dobrych smaków, dobrych obyczajów i tak dalej. I to raczej w tej sferze. No ale nie przy pomocy sądu, na Boga. Nie, no tak. Kampaniami różnymi właśnie, No
tak, no ja tak edukacją. Ja tak uważam. No powinno się, no, na przykład kampanię w tej chwili, jeśli taka reklama rzeczywiście ma miejsce i idiotyczna, i niesmaczna, to można zrobić drugą kampanię, która będzie jakby pokazywała, jak ta jest po prostu głupia, niesmaczna, idiotyczna. Informacje Radio Tok FM, po informacjach wracam do EKG.